Bez wątpienia to słowo dzisiejsze, tak bym nazwał je, o traceniu głowy. Jan Chrzciciel bez wątpienia stracił głowę. Tak naprawdę stracił głowę. Kat mu ją uciął z powodu tego, co się zadziało w Herodzie i w jego, no można tak nazwać, konkubinie, czyli Herodiadzie i jej córce. Cały ten taki splot różnych wydarzeń, słów. Najpierw Jan, który jest uwięziony, który mówi prawdę, to znaczy Jan, który ma kontakt z tym, kim jest i jest sobą do końca. I być może przeczuwa, że grozi mu śmierć, że skoro już jest w więzieniu, jest związany, jakby był niebezpieczny bardzo, a tak naprawdę prawda jest niebezpieczna dla pewnych ludzi, dla nas też. Więc czasem próbujemy ją związać jakoś. Jakbyśmy się bali, że może nam coś złego uczynić. Herodiada jest zawzięta, a Herod jest taki pomieszany. Tak? Herod czuł lęk przed Janem, brał go w obronę z jednej strony, odczuwał niepokój, ale chętnie go słuchał. Taki człowiek trochę rozjechany, nie wiadomo jaki, nie wiadomo co w nim jest. Jan, który wie kim jest, jest można powiedzieć stały w tym, i Herod, który zupełnie nie wie. I tak, raz tak, raz tak. To trochę jak Jezus, który w Ewangelii Jana dwa razy mówi, kiedy przychodzą po Niego, mówi: ja jestem. Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Ja jestem. A Piotr, który za chwilę Go pytają, czy Ty nie jesteś jednym z Jego uczniów? Nie jestem. I dwa razy mówi: nie jestem. Jezus, który wie, kim jest, ja jestem. I o tym ja jestem też dzisiaj mówiliśmy. I Piotr, który mówi: nie jestem. Czy i Ciebie nie widziałem, czy i Ty nie jesteś jednym? Nie jestem. Piotr, który nie wie, kim jest. To jest o tym kontakcie ze sobą. Nie wiem, kim jestem. I oczywiście możemy powiedzieć lęk o swoje życie, o swój byt, który w nas też jest. Przykrywa to wszystko. Nie? Ten kontakt ze sobą, lęk o siebie. Może bardzo pomieszany z lękiem przed śmiercią, który w nas jest. Ponoć ten lęk przed śmiercią jest najbardziej, najmocniejszym egzystencjalnym naszym lękiem. Ale to jest lęk o siebie. Pomieszanie Heroda i prostota Jana. Ta prostota, która jest oparta na prawdzie. I mamy, no właśnie, Jana, który traci głowę, ale zanim Jan straci głowę, to najpierw Herod traci głowę. Herod stracił głowę. Bo weszła córka Herodiady i tańczyła i spodobała się Herodowi. Możemy zapytać, co lub kto mi się podoba. Dla kogo, dlaczego ja jestem w stanie stracić głowę? Bo za tym idą całe konsekwencje. Zanim Jan straci głowę, to najpierw Herod traci głowę. Tylko Jan traci ją tak naprawdę. I kiedy ja stracę głowę dla kogoś lub dla czegoś, to niesie ze sobą konsekwencje życiowe. Dla kogo ja tracę głowę? Herodowi spodobała się córka Herodiady. To jak tańczyła. Można powiedzieć, jaka była też. Co lub kto mi się podoba. Pamiętamy, Jezus ma upodobanie we mnie. Jezus mnie kontempluje. Dla Boga ja jestem ważny, ważna. Ty jesteś moja córka, mój syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie. A ja w czym mam upodobanie? Czyli co mnie pociąga? Co mnie przyciąga? Co mnie nęci? Uwiodłeś mnie, a ja pozwoliłem się uwieść. Albo dałem się uwieść. Zostałem zwiedziony. Uwiodłeś mnie. W czym, w kim jest moje upodobanie? Kogo? Czyli kogo kocham? Gdzie jest moje życie? Bo tam jest moje życie. Tam skarb Twój, gdzie jest Twoje serce. Bóg ma upodobanie we mnie. A ja? Już sługa Boży, nasz jeden z poprzednich generałów, ojciec Pedro Arupe, w jednym ze swoich tekstów napisał, że zakochaj się w Jezusie. Zakochaj się w Jezusie. My czasem oddzielamy, no potrzeba miłości dojrzałej, a zakochanie to jest takie, okej, zakochaj się w Jezusie. Bo jak się w kimś zakochasz, to czyni Twój dzień. Dla Niego wstajesz, dla Niego kładziesz się spać. On zaczyna być sensem Twojego życia, więc mówi: zakochaj się w Jezusie. Zakochaj się.
Pozwól sobie na to, bo to jest też pozwól sobie na to. I tutaj też chodzi o wolność. Wolność, którą bym powiedział, oznacza, że ja nie tracę głowy dla nikogo i dla niczego, oprócz tego, którego kocham. Tak do końca. Dla tego, kto jest sensem mojego życia. I dla tego, który dla mnie traci życie. Ja nie tracę głowy dla nikogo i dla niczego, tylko tracę głowę dla tego, kto traci życie dla mnie. To, co mówiliśmy całe przedpołudnie o wpatrywaniu się, o patrzeniu. Może właśnie po to, żeby na nowo zakochać się od pierwszego wejrzenia. Na nowo. Na nowo, w sensie, że to pierwsze wejrzenie będzie teraz. Powrót, jak mówią często prosto, do pierwotnej miłości. Wróć do tego, co było wcześniej. Zakochaj się na nowo. Nie jak Herod w tamtą stronę, w tym kierunku, który nie daje życia, który właśnie komuś życie odbiera, Janowi Chrzcicielowi. I potem ta biedna głowa Jana Chrzciciela tak krąży od rąk do rąk, od kata do Heroda, od Heroda do tej córki Herodiady, od tej córki, która niesie tę głowę swojej matce, żeby jej pokazać, że oto masz, popatrz. Zwyciężyłaś. I Herod, który tu go chętnie słuchał, a tu się go bał, a potem się zasmucił, ale potem nie chciał odmówić. Taki nie wiadomo co. Taki nie wiadomo kto. Herod, który nie ma kontaktu z tym, kim jest. I jaki by wietrzyk nie zawiał, to w tamtą stronę. Jan Chrzciciel, który jest prosty, który jest oparty na prawdzie. I nie traci głowy, ale traci, dosłownie traci. Ale zawsze idąc za oblubieńcem, którego wyznał. Ja mam się umniejszać, by on się mógł objawić coraz bardziej. On jest coraz ważniejszy. I wiemy, że to jest droga życia. To można powiedzieć, nie da się tak zakochać może tak na zawołanie. Chociaż mamy na to wpływ. Czy ja na to pozwolę, bo on jest ciągle we mnie zakochany. Więc jak spojrzę w jego oczy i tak chwileczkę popatrzę, to za chwilę będę zakochany. Za chwilę się uśmiechnę, jak popatrzę w jego oczy. Jak się zatrzymam i popatrzę w jego oczy, to wystarczy. O ile on mi się podoba. O ile tak jak ojciec, ja też mam w nim upodobanie. Jak ktoś mi się podoba i chwilę popatrzę w oczy, za chwilę jest uśmiech. I za chwilę wszystko robi się miękkie. Idźmy za tymi intuicjami, które nasze własne ciało nam podpowiada. I Bóg, który dzisiaj też u Jeremiasza mówi, przepasz biodra, mów wszystko, co ci rozkaże. Mówi innym językiem, ale mówi o tym samym. Nie lękaj się, bym cię nie napełnił lękiem przed nimi. Nie lękaj się, ja odczytuję, nie trać głowy. Kiedy coś ci się dzieje przykrego, trudnego, nie trać głowy. Bo ostatnie zdanie tego tekstu jest, ja jestem z tobą, mówi Pan. Ja jestem z tobą, by cię ochraniać. Oni nie mają siły. Po ludzku mogą ci nawet głowę uciąć. Ja jestem z tobą. Jest tylko kwestia, czy uwierzysz. Czy uwierzysz. I psalmista jakby to potwierdza. Tobie ufam od młodości. Ty, Boże, jesteś moją nadzieją. Byłeś moją podporą od dnia narodzin. Od łona matki. Wracamy do łona matki. Moim opiekunem. Jesteśmy w wierze. Jeśli uwierzę w te słowa, to nie ma rzeczy niemożliwych dla mnie na tym świecie. Nie ma. Uwierzę w co? Że ja jestem z tobą. Nie, że ty istniejesz, tylko że on istnieje ze mną. Jest zawsze ze mną. Cokolwiek by się nie działo.